Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj widzieliście specyficzny tytuł. Jak rozpoznać hybrydę? Na to powstanie powstaje pytanie, po co ją rozpoznać? No już, słuchajcie, hybrydy zawsze były szkodliwe. To były szkodliwe osobniki w stosunku do ludzi, a więc ludzie muszą się wystrzegać hybryd na tyle, na ile się to da. Zaraz powiem o wielu sprawach, jak to rozpoznać. Jest tych czynników bardzo dużo, a więc musimy też sięgnąć do początku, kiedy były hybrydy, kiedy one powstały i jak skończyły. Zresztą jak skończyły, to już mówiliśmy. Natomiast tutaj odpowiem na jeden taki komentarz Państwa, co niektórych tam widzów. No oczywiście można się domyślać, kto to napisał, ale nieważne. Nie ma to znaczenia w tej chwili. Ale zostało to napisane parę filmów do tyłu, że no wy dzielicie społeczeństwo na lepszych i gorszych ludzi. Nie. Wcale tutaj nie trzeba nikogo dzielić, bo ten podział był zawsze na ludzi i hybrydy. Problem tylko polegał na tym, że nikt na ten temat specjalnie nie mówił. Ja zacząłem mówić o hybrydach 2 lata temu i dopiero teraz otwarła się puszka Pandory, bo każdy zaczyna myśleć, zauważać, że ten jego znajomy albo jacyś tam członkowie rodzin i tak dalej są tacy, siacy i owaki. Teraz jest mowa o hybrydach i dlatego się robi gorąco, bo się o tym dyskutuje, bo wcześniej się nie dyskutował. Dlaczego się nie dyskutował? Bo hybryda człowiekokształtna ma to do siebie, że ona musi się wpisać w ludzi, bo ona wygląda jak człowiek, ale jest innym genotypem. To jest inna glina. To nie jest człowiek, a chociaż wygląda jak człowiek, ale to nie jest człowiek. Ale wracając do początków. Pierwsze hybrydy powstały na skutek gwałtu w czasach złotej ery na kobietach, ludziach i powstawały giganci. Były bardzo wielkie, nawet dochodziły 20 paru metrów wysokości. I one, czym one się zajmowały? One terroryzowały ludzkość. Ludzi terroryzowały. A o tym terrorze po prostu to widać na przykład po tych takich filmach, które tutaj mieliśmy, nie? Gdzie widzieliśmy tą zamrożoną kobietę z tymi takimi stykami stalowymi, nie? To widzieliśmy te hybrydy po prostu tego. To było część tych hybryd, to tak wygląda, niektóre miały po 20 parę metrów. Mogły mieć po kilkanaście metrów, a więc takie osoby, takie osobniki funkcjonowały i one były rozpoznawalne. Natomiast po epoce lodowcowej to była tak zwana powtórka z rozrywki. To było dokładnie to samo. Demony się materializowały, schodziły na ziemię i gwałciły ludzkie kobiety, te hiperborejki. I w ten sposób powstały hybrydy, które już nie mogły rosnąć do takich dużych wymiarów, ponieważ nie było energii do życia wiecznego i było tylko tyle energii, co powiedzmy mieli w sobie, a więc ten wiek człowieka został ograniczony, ponieważ nie było już drzew Edenu, bo one zostały zniszczone. A więc było tylko tyle, że po prostu człowiek rodził się i umierał w ten sposób. I hybryda tak samo. Już nie mogła osiągnąć tych gigantycznych wymiarów, które, ponieważ sobie one żyły, przez wiele, wiele lat żyły, one nie umierały, tylko po prostu ich gabaryty się tylko zwiększały. To zostało wszystko ścięte mrozem przez wyłączenie pałacu i zniszczenie. Cała cywilizacja poszła się bujać i hybrydy też zostały wymrożone i zbuntowani ludzie. A więc ten podział był od zawsze. I teraz tak, mamy sytuację po epoce lodowcowej. Kiedy wychodzą z podziemi hiperborejczycy, demony się nadal materializują i gwałcą kobiety. I powstaje taka właśnie hybryda trzykokształtna, wygląda jak człowiek, tego nie praktycznie fizycznie, to tak prawie, że nie do rozróżnienia, ale wbrew pozorom
jest rozróżnienie. My o tym teraz będziemy mówić powolutku. Wszystko jest do rozróżnienia. Idzie to wszystko rozpracować i ja tutaj trochę mam ściągę. Widzicie, kartka jest. Bo musiałem po prostu, bo tych elementów jest dużo, jak rozpoznać hybrydę. I o czym chcę powiedzieć jeszcze, że tak na 100% to sprawę rozwiązuje tak zwane badania genetyczne. Jest tak zwany pakiet kontrolny, gdzie pewien genotyp właśnie on funkcjonuje i jeżeli ten genotyp przeważa, jest jakby przeważającymi genami w danym osobniku, to decyduje o tym, czy on jest człowiek, czy to jest hybryda. Proszę zwrócić uwagę, że w niektórych krajach robi się testy genetyczne. Na przykład w Estonii zrobiono dawniej testy genetyczne. Swojego czasu one były bardzo intensywnie lansowane i w Polsce też chciano robić właśnie te testy genetyczne. O co chodziło? Trzeba było rozpoznać, ile jest hybryd, a ile jest ludzi. I w takiej Estonii to zrobiono. To było x lat temu, ale to zrobiono. To jest taki szczegół. O czym to świadczy? Że właśnie te kwestie genetyczne są tutaj decydujące, bo one przekładają się na postępowanie. Bo tak naprawdę to hybrydę można rozpoznać po postępowaniu. Ona nie ma hybryda, czego ona właśnie nie ma. Człowiek ma, ale hybryda tego nie ma. Nie ma duszy. O, to jest bardzo ważny element. I pamiętamy takie określenie, że ktoś jest bezduszny, nie? Ktoś jest bezduszny. To jest takie potoczne określenie. Ale czym to skończyło? No hybryda jest bezduszna. To nie człowiek jest bezduszny. Mówi się, że o, człowiek jest bezduszny. Nie. To jest hybryda. Tylko ona wygląda jak człowiek, ale ona jest bezduszna. Bo ona nie ma tej duszy, nie ma tego pierwiastka ludzkiego, który będzie decydował, że to jest człowiek. Bo człowiek ma inne cechy. Hybryda ma inne cechy. Tylko hybryda, mieszkając między ludźmi, ona się musi tak ukryć, żeby nikt ją nie rozpoznał. Ona musi bardzo dobrze się tak zamaskować, żeby się nikt nie połapać, ponieważ ona żywi się generalnie ludźmi, można powiedzieć. Ona się żywi ludźmi w tym sensie, że tak, albo kogoś wykantuje, oszuka, nie zapłaci za pracę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj można mnożyć te przypadki. I wracając do hybryd, musimy wziąć pod uwagę, że one są rozpoznawane nie tylko fizycznie, są takie szczególiki, ale zacznijmy od postępowania. I tutaj ten cały film będzie poświęcony na własnych doświadczeniach moich i Wioli. Witam Państwa. No i chcemy tutaj tak, jeżeli chodzi o postępowanie, no to mamy podejście do pewnych tematów. Czy hybryda potrzebuje prawdy? Nie. Dla niej to jest obce, bo ona jest genotypem diabła. I teraz o, widzicie, to w miarę tego jak mówię, chociaż mam tutaj szkice, mi się przypomina taka sytuacja. Było to na jednym forum i postaram się zalinkować to wszystko Państwu, o czym będę mówił, na tyle, na ile to jest, powiedzmy, dostępne. Ponieważ zarzucacie, a że to nie jest w sumie zarzut, tylko taka uwaga zrobiona w jednym komentarzu, że dobrze było jakby, powiedzmy, wszystkie jakieś tam było, wszystkie dane, o których mówię, były jakoś zalinkowane, żeby jakieś materiały były i tak dalej. Wszystko bardzo dobrze. To, co już mówię, to już Państwo znali, ponieważ we wcześniejszych filmach ja to mówiłem, linkowałem i tak dalej. Ale postaram się w tym filmie poświęcić trochę czasu, żeby wszystko, co możliwe, zalinkować i nawet zalinkować takie trochę bardzo świeże materiały, które akurat nam wpadły do ręki wczoraj, właśnie odnośnie hybryd. Ile jest tych tak zwanych, czego to tam jest? Jak to się nazywa? Kanały. Kanały? Krwi, zaraz. Kanały krwi. 8, parzyste, nieparzyste, tak? Zaraz, już momencik. No, mniej więcej. Oto tutaj też będzie, też Państwo to zalinkujemy. Ja postaram się nawet zalinkować stare filmy.
Mogę zacytować. Tak. Biali ludzie, Słowianie, Arianie mają 8 żeńskich i 8 męskich kanałów krwi. Pula genowa podawana jest przez ojca, ale dopełniana jest też przez matkę, bo ten system jest systemem pełnym. Stop. Wystarczy, dziękuję. To jest cytat z artykułu i po prostu tam są dopiero w tym artykule są jeszcze ciekawsze rzeczy. My tutaj nie będziemy w filmie tego opowiadać, ponieważ film ma nosić cechy praktyczności, żeby Państwo wiedzieli, na kogo trzeba uważać. A więc nie ma to żadnego podziału. Podział był zawsze, odkąd demony materializowały się i gwałciły ludzkie kobiety. Dzisiaj mamy też materializowane demony. Takie coś na przykład pojawia się, czyli no, przez 25 lat po śmierci, tak zwany ojciec Pio na przykład, nie? To właśnie, to też Państwo piszecie, jakie jest moje stanowisko i tak dalej, to na tym forum też postaram się zalinkować te materiały, znajdę to, jak już to było parę lat temu. W Brazylii zmaterializowały się dwa demony i to była dość głośna sprawa w gazetach, w telewizji. To były chyba lata 60., jeżeli się nie mylę. Mężczyzna i kobieta, bardzo symbolicznie. Facet oczywiście przystojny, kobieta też bardzo ładna i tak dalej. I co oni robili, te demony? Co te demony zmaterializowane? Demony robiły, na przykład przechodziły przez ścianę, a za ścianą czekał lekarz i ciśnienie, krew i tak dalej, wszystkie badania robiono, nie? Oni sobie tak, aha, no i było tak, jak poszedł tam w sąsiednie pomieszczenie, to jak ja bym poszedł do siostry, to już może ja tam powiedzmy jestem zmaterializowany, no i wchodzę do sąsiada, nie? I tamten powiedzmy, a tam szok w białych skarpetach i tak dalej, nie? A więc oni sobie takie numery robili i tam, i to było wielkie poruszenie, że jak to się, że kto to jest w ogóle, nie? To się zastanawiano wtedy w Brazylii. A to był właśnie, były zmaterializowane demony, tylko taka parka i takie zdjęcie jest. Ja postaram się to zdjęcie Państwu zalinkować z tego forum, poszukam. Poszukam. To Państwo mówi od razu, że cofnę się do wcześniejszych filmów i jeden film o hybrydach, o taki szczegół historyczny Państwu też zalinkuję, żeby Państwo wiedzieli. Nawet zalinkuję temu panu, który tak się domagał tych wszystkich jakichś tam linków, właśnie tą 11 minutę tego słynnego filmu, gdzie w podczerwieniu widać Pałac Najwyższego. O, to też zalinkuję. No postaram się. Tym razem po prostu tak się postaram, żeby nie tylko był film, ale żeby były też materiały źródłowe, jeżeli można tak to nazwać. A więc, ale przede wszystkim to są własne doświadczenia. I teraz tak. Taką cechą charakterystyczną hybryd jest chciwość na pieniądze. Na ten temat dużo powiedziano w internecie, co niektórzy nawet uważają, że to jest normalne, że trzeba potrzebować pieniędzy na życie, na funkcjonowanie w tym diabelskim systemie. Ale na czym się polega chciwość taka, powiedzmy, takie wręcz paranoidalny stosunek do oszczędzania pieniędzy, oszczędzania i po prostu zdobywania po trupach pieniędzy. Się mówi, że ktoś zdobywa pieniądze po trupach. To właśnie hybryda zdobywa po trupach. Ja znam taki przypadek tutaj. Był taki klient, który miał nawigację, ale on sobie sprawdzał na mapie. Tutaj wchodził do Google Maps, w porządku, wchodził sobie i sobie zbadał, ile ma kilometrów według tej mapy, wybierał sobie najlepszą trasę, żeby bo nawigacja mu trochę dłuży. Także on tam się biło każdy kilometr, bo on potrzebował jak najtaniej po prostu przejechać do tej Belgii, bo tam miał po prostu tanie paliwo. I to była bitwa po prostu. I to było normalnie tak na każdym kroku po prostu te tak zwane centusiowanie. A więc to jest bardzo cecha charakterystyczna. 5 lat temu, kiedy jeszcze nie miałem takiej świadomości jak obecnie, to miałem takiego przyszłego pracodawcę. Ale ten pracodawca później okazał się, no właśnie okazał się hybrydą, tylko człowiek nie wiedział, co się... No i kiedy ja mu powiedziałem, ile ja chcę zarabiać, no to jest tak zwane, ponieważ on był 3 lata w Stanach Zjednoczonych, no i zadał mi amerykańskie pytanie. Wiecie, jakie jest amerykańskie pytanie? Ile chcesz zarabiać? To jest amerykańskie pytanie. Nie tylko, że ile on ci da, tylko ile ty chcesz zarabiać. I to jest też bardzo sprytne, bo w ten sposób, proszę, jeżeli powiesz za dużo,
no to możesz ryzykować, że nie będziesz miał pracy. Proszę zwrócić uwagę, na to jest specyficzne myślenie takiej hybrydy. A jeżeli powiesz za mało, to ty stracisz, a on będzie zadowolony, że na tobie zyskał. Proszę bardzo, to jest, są takie kwestie psychologiczne bardzo ważne, ale są bardzo one charakterystyczne dla hybryd. Właśnie, no i po prostu co później zrobię? Ja mu powiedziałem tą kwotę, to mu ona nie pasowała, no i tak kombinował, no że ja później tej pracy nie miałem. Ale nie ma znaczenia, chodzi o mechanizm, żeby Państwu wytłumaczyć mechanizm. Czyli co tutaj powiedziałem jeszcze w tej kwestii postępowania? Raz, że to są takie sytuacje, ale jeszcze coś takiego jest, że bierze się na przykład taka chęć jest, nie? Zauważyliście, bo ja na przykład, na pewno to zauważyliście, że są co niektóre takie osobniki, które mają jakby we krwi to, że ludziom nie chcą zapłacić za pracę. W ogóle nie chcą zapłacić. W ogóle coś takiego. Okazuje się, że w Talmudzie takie rzeczy są, że gojowi nie musisz płacić za pracę. Nie musisz. Możesz, ale nie musisz. Nie musisz pracować. Ale jak się to wejdzie w żyłę, no to jest tylko kombinacja później, że po co mu masz płacić, a możesz mu nie zapłacić, czyli masz zysk, bo mu nie zapłacisz. No i słuchajcie, ja bym na ten temat, znaczy nie tyle ja, co Państwo to by tutaj napisali tysiące komentarzy na ten temat, o ten tak zwane niepłacenie. Ja pracowałem wiele lat w budownictwie, wiem co się wyprawiało, jakie numery się wykręcało, żeby po prostu wykręcić całe firmy, barze bankrutowały. Nawet chciano mnie swojego czasu wbić do takiej firmy. Ta firma była dość znana. Ona się mieściła w Warszawie i ona zajmowała się rozliczaniem takich brygad z całej Polski. I te brygady to były takie gdzieś 8 osób i oni pracowali za robociznę. Materiał był im powierzony. No i później jak przyszło do odbioru, to miałem na przykład ja by czy inni, to tak, tu spoina jest za gruba, za dużo materiału zmarnowałeś, tu nie ma spoiny, tu wezmą na przykład rentgen i prześwietlą ścianę, tu w tej spoinie nie ma tego, a więc ścinamy fakturę o 50%. Takie rzeczy, a więc taka firma, ona chciała mnie zatrudnić, oczywiście im też zaśpiewałem tam odpowiednią rzecz. Zresztą później się zorientowałem, że praktycznie to jest oszustwo, że tych ludzi po prostu się wygania co półtora miesiąca out, następna brygada z Polski i Warszawę zbudowało. Właśnie na takim właśnie niepłaceniu, takie brygady paroosobowej właśnie jak tego i oni mówili, że no taka jest jak ja wtedy byłem, niech pojechałem do Warszawy. No to są wielkie problemy w tym temie właśnie tutaj pana będzie. Zadanie takie, żeby to wszystko dobrze rozliczyć, bo z tym są bardzo duże problemy. I to oni tak przerzucali to na tych ludzi, że to ludzie są winni, bo tak, oni... Przy tych jeszcze najtańszych materiałach. A to już materiały, słuchajcie, to tam materiały, to tak powiedzmy pustaki, powiedzmy z odpadu, to ta rzecz tam mniejsza, to już są inne rzeczy. To już są, później tynkiem to przykrywało i nie ma problemu. Pustaki były nawet poza... Ale łatwiej można było coś znaleźć, jakieś mankamenty. Prawda? Tak, no. Można było wszystko znaleźć, jakieś tam mankamenty, właśnie było takie tak zwane szukanie, bo hybryda trzeba. Ale to nie tylko to są hybrydy. Co ciekawe, o tych takich mankamentach się rentgen wrzuca po prostu na ścianę i patrzy, czy jest spoina, to nie tylko w Polsce te numery były. We Francji to samo. Pojechała jedna hybryda, miała firmę budowlaną do Francji i myślały, że powiedzmy, że tam pobudowano domki nad morzem, nad kanałem La Manche. Nie? No i to mi właśnie później ta hybryda opowiada, w jaki sposób tą hybrydę wystukali. Właśnie rentgenem. I też nie zapłacili. Mam na przykład, tutaj można mnożyć takie sytuacje, takie podobne sytuacje, bo proszę zobaczyć, to jest budowa M1 w Bytomiu, to jest centrum handlowe i tam jeden z moich dawnych znajomych zrobił ileś tam setek metrów kwadratowych płytek położył. To, że wiadomo, rozliczenie miesięczne, a więc po prostu zrobił ileś tam płytek, no i chcesz protokół odbioru, fakturę i tak dalej. Protokół odbioru to bito się pod różnymi pretekstami, żeby
nie złoży protokołu odbioru. Jak jest podpisany protokół odbioru, to wtedy się wystawia fakturę. No i trzeba zapłacić. Okazało się, że oni się bili przez cały rok. W końcu po prostu on odpuścił po tym całym biciu, po roku czasu nie dostał pieniędzy. Bił się po prostu z nimi, można powiedzieć tak to takim, że po prostu hybrydy tak kombinowały, że jak mu zapłaciły już, to tak okrojone te pieniądze, że on po prostu ręce mu opadły. A więc tak, się, tak funkcjonują hybrydy. To właśnie to jest tak. Po co masz? Zresztą państwo mogą pisać takich przykładów całą masę, bo to nie tylko ktoś przychodzi do pracy, to każdy myśli, że jakieś tam prawo pracy i tak dalej. To są takie kombinacje, mógłbym to mnożyć i mnożyć, ale to są właśnie własne doświadczenie. Ja miałem z tym styczność, ja to oglądałem przez wiele lat, jak na przykład jest budowa, jest generalny wykonawca. No pięknie, ładnie wygląda, że to jest generalny wykonawca. Okazuje się, że to nie jest żaden generalny wykonawca. A podwykonawcy myślą, że to jest generalny wykonawca. Tak? A później się okazuje, jak ktoś komuś nie zapłaci i to jest normalne, swojego czasu było pewnie tak samo. Jest w chwili obecnej, się nic nie zmienia. Tak samo się kombinuje, żeby po prostu komuś nie zapłacić. Nie? Dlaczego się kombinuje? Bo kto kombinuje? Hybryda kombinuje. A więc tego. Później, co jest po prostu, jak rozpoznać hybrydę? Hybryda lubi tak zwane rzeczy, które nie muszą nie musi brać udziału w procesie wyrabiania dóbr. Czyli kiedyś jeździłem do Wiednia parokrotnie i taki kolega, to właśnie mówił mi o hybrydach austriackich. Że one się pakują w dwie rzeczy. Politykę i prawo. Polityka, prawo, czyli prawo to tak, oczywiście prawnie. Przechodzisz przez próg, to już jest tylko, że przechodzisz przez próg w biurze, to już masz zapłacić, jeszcze nic nie mówisz, ale masz zapłacić 500 zł. No, nic nie mówisz. Wchodząc przez próg, już 500 zł. Już jest prawnik, hybryda, już jest bogatszy o 500 zł, a ty jesteś lżejszy o 500 zł, nie? Teraz idziemy dalej. No i powiedzmy, dlaczego? Politycy to są dysponenci niezarobionych pieniędzy. Oni nie muszą zarabiać. Oni są, tylko mają stanowisko, są posłami, jakimiś tam ministrami czy kimś, ale oni wydają nie swoje pieniądze. A więc mogą, a więc tutaj jest wolna Amerykanka. No i tam powiedzmy, to co im się podoba, to biorą i tak dalej, albo oni nie pracują. A więc hybryda pcha się właśnie w takie dziedziny funkcjonowania społeczeństwa, gdzie można dobrze zarobić, nie narobić, a po prostu masz zysk, bo ktoś na ciebie robi. A najlepiej dysponować niewypracowanymi pieniędzmi. Stąd są odwieczne kłótnie, krytyka polityków, że oni są tacy, siacy, owaki. Dlaczego? Bo z reguły to są hybrydy. A więc widzimy, jak to wygląda. Teraz mamy tak, tutaj jest po prostu ściąga. Teraz mamy taką sprawę. A jeszcze mamy tak zwane cechy antyludzkie. Czyli na przykład jak taka hybryda siedzi i ona tam decyduje, załóżmy w Sejmie, czy też jest ministrem, no to ona bez problemu, bo słuchajcie, bo tych hybryd to jest cała piramida, to są ci, to pierwszy rząd i drugi rząd. Pierwszy rząd to co widzimy tam politycy i tak dalej, ministrowie, ale na przykład są kwestie na przykład takie zdrowotne, bardzo odpowiedzialne. I na przykład hybryda spokojnie tam klepnie, że trzeba na przykład obowiązkowe szczepionki. Takie, ja tylko wam podam, zresztą kiedyś, to też mi było parę lat temu, było wiadome, odnośnie szczepień. Nie? Szczepień w Czechach. Wzięli takie firmy farmaceutyczne szczepionki, Czechy miały kupić szczepionkę tam dla dzieci. No i przetestowali na tchórzofetka, które popadały. No i po prostu odbój był. A w Polsce, no te szczepionki widzimy, do czego tam dochodzi, nie?
tej chwili. Ja się tutaj nie będę rozwodził na temat szczepionek, bo temat jest znany. Ale właśnie taką decyzję to może podjąć spokojnie hybryda. No, jeżeli Państwo wiecie o powiedzmy szkodliwości szczepionek, czy aż internet na ten temat huczy, to co oni o tym doskonale nie wiedzą? No bo im akurat drugi rząd innych hybryd powiedział, że tak ma być, że macie klepnąć, bo inaczej nie będziecie politykami. A więc hybryda jest od razu mięciutka. No i ona klepnie, co trzeba, i do widzenia. A więc tak to wygląda, taki wygląda mechanizm. Teraz mamy, teraz mamy tak zwane cechy zbrodnicze. Też trzeba poruszyć hybryda. No, generalnie może tak. Mamy takie kilka hybryd, takie hybrydy różne. To już można polecić nazwiskami. Hitler, Stalin, to są bardzo charakterystyczne, ale też były inne hybrydy. Amerykańskie tam, prezydenci i tak dalej. Ten Franklin Delano Roosevelt, Churchill i tak dalej, to też hybrydy. Ale o co głównie tutaj chodzi? Dlaczego ja w ogóle o tym powiedziałem, o tych właśnie takich? Ponieważ są oczywiście hybrydy te bankowe. Aha, jeszcze właśnie, bardzo ważne. Są hybrydy bankowe, ale na ten temat, jak powstały te bankowe hybrydy, to ja Państwu zalinkuję film, który zrobiłem 2 lata temu. Film jest też bardzo sugestywny i od razu się połapiecie, o kogo chodzi. Ale w ramach tego, że Państwo chcecie koniecznie jakieś tam źródła i tak dalej, to Wam damy jak najbardziej. I teraz tak, szczegół tak zwane zbrodnicze. No wiadomo, że rewolucja październikowa w Rosji to była rewolucja hybryd. To była rewolucja hybryd. To było obalenie władzy i pierwszy element tej władzy hybryd to polegał na tym, że trzeba było wymienić społeczeństwo w ramach wychowania tak zwanego nowego człowieka. Więc wszystkie hybrydy, te ideologiczne hybrydy, Marx, Engels, Lenin, to wszystkie te hybrydy, one miały to do siebie, że one w zasadzie już miały zamiar wymordować 10-15% społeczeństwa rosyjskiego. I to zrobiono po rewolucji. Pierw była zmiana władzy, a później już trzeba było to zrealizować. Nie? I co ciekawe, tutaj ja się powołam na jeden film. Nie wiem, czy ten film już jest, jeszcze będzie, bo był chyba dobre 7 lat temu, go obejrzałem na YouTubie. Chodziło o to, jak KGB werbuje księży do współpracy w Watykanie. No i co oni robili? Sobie namierzyli, powiedzmy, jakiegoś księdza dość ważnego. No i napuszczono na niego kobietę. Kobieta przyszła i to wszystko sfilmowali, te tam rzeczy, które się tam działy. No i później go szantażowano. No i taki ksiądz już był agentem KGB. No i szedł na smyczy. I teraz tak, skąd to było wiadome? W ogóle ten cały film, który powstał, był po polsku. Może Państwo go oglądali. A ja nie jestem pewny, czy jeszcze on pewnie po 2 latach dotrwał, ale on był. I co ciekawe jest, w tym filmie było. To, co właśnie mogłem zauważyć, dlatego się powołuję na ten film, ponieważ były tam bardzo ciekawe elementy. Skąd oni wzięli takie dane, jak to było robione w Watykanie przez KGB? Otóż po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku takie różne archiwa z lat 50., a propos to były lata 50. albo 60., one wpadały, no za $5000 kupili plik dokumentów. No i sobie tam czytali. No i dlatego zrobiono ten film, taki historyczny. I pytanie, kiedy pokazywano stronicę właśnie czego? Oni tak wtedy mówią, że Nikita Chruszczow był członkiem jakimś tam iluminatów, nazywał ich braćmi. Nikita Chruszczow to był z lat 50. pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. No i teraz tak, i te posiedzenie było wiadomo stenografowane, a więc wszystkie dokumenty były. No i później tam na tym komitecie to było nic innego jak loża masońska, na której po prostu były te różne tezy, podejmowali decyzje i inne rzeczy. Ale kiedy wzięto ten dokument, no i pokazano właśnie, ja zrobiłem stop klatki i zacząłem czytać. Okazuje się, na tym spotkaniu
To nie wychwalił. Whitechapta, Nikita Chruszczow. On był przewodniczący, on przewodniczył temu spotkaniu Komitetu Centralnego. I on, mówił o iluminatach jako braciach i tak dalej, i tak dalej. I co było w tym dokumencie ciekawego? To było wszystko opisane, co oni tam po prostu wyprawiali, to co oni po prostu planowali w tym dokumencie. To był tajny dokument, ale został on ujawniony, bo on poszedł za 5000 dolarów. Po prostu ktoś to kupił z archiwu, wyciągnęli, stwierdzili, że a, to jest tak stary, to machnął ręką. Nie. Czyli wzięli ci opozycjoniści rosyjscy z lat 90. Wzięli ten dokument, no i po prostu to było po rosyjsku, a później ktoś to przetłumaczył. No i dobra, ale co było w tym dokumencie najciekawszego? To był dokument bardzo ważny, dokumenty bardzo ważne. Na końcu była taka kropka. I w tej kropce, jak się powiększyło tą kropkę w tym dokumencie, to pojawiła się piramida z rewersu dolara. Więc to wszyscy, ten cały Komitet Centralny, to byli sataniści, loża masańska. Ale oni mieli coś jeszcze bardziej historycznego. I dlatego ja powiedziałem o Nikicie Chruszczowie. Dlatego, ponieważ on w czasach rewolucji i zaraz tuż po tej rewolucji, to był praktycznie to też tam płynny ten czas był, wiadomo, w ramach wybicia 10-15% społeczeństwa rosyjskiego, carskiego, w ramach tak zwanego budowania nowego człowieka, wychowania nowego człowieka. Wiadomo, jak się wybije 15%, no to wiadomo, drugie pokolenie przyjdzie, którym się już tak zmieli mózgi, że oni po prostu stwierdzą, że to, co było kiedyś, to była lipa. No. A więc teraz jest komunizm, a więc jest, teraz jest lepsze, szczęście i tak dalej. Propaganda swoje zrobiła, nie? Ale trzeba było tych właśnie, tych wszystkich carskich, najlepszych robotników, urzędników, inżynierów tego wytłuc. To akurat Nikita Chruszczow słynął z jednej rzeczy. On miał normę wybicia w swoim obwodzie w środkowej Rosji, gdzie był szefem tego obłastkomu, czyli obwodowego komitetu partii. On miał normę wybicia 17 tysięcy Rosjan, wyszczelania. Łącznie razem z KGB oni mieli zadanie, on był jakby decydentem, on miał normę 17 tysięcy, miał wyzbierać te 17 tysięcy, rozstrzelać. No ale on tam chciał tej swojej władzy stalinowskiej, bo to już chyba wtedy był Stalin przy władzy, miał, chciał zadziałać tej władzy, no to on zrobił taki numer, że on, że już po wykonaniu zadania tych, wybicia tych 17 tysięcy, to on stwierdził, że on chce mieć jeszcze większą normę, on chce 30 tysięcy do wybicia. I te 30 tysięcy zrealizowano. Po prostu wyłapano w tym obwodzie w środkowej Rosji i wytłuczono. I dlatego właśnie hybrydy mają to do siebie, że właśnie mają tak zwane cechy mordercze. Hitler, Stalin, wiadomo, to jest odpowiednia, to jest cała pion władzy. Na przykład ci wszyscy początkowi aktywiści rewolucyjni, to według opozycjonistów z lat 90. rosyjskich, to ich było 85% hybryd. 85, a tylko 15% tych takich tam Rosjan, ewentualnie innych narodowości. Nie? Ale 85% hybryd. Tak samo ja mówiłem, tak samo było w Katyniu. Znaczy w Katyniu to było 100%. A więc powiedzmy, to jest cecha mordów. A więc hybryda właśnie jest taka, że w pewnych sytuacjach ona się nie zawaha zamordować. Człowiek ma wątpliwości i tak dalej. Przecież nie można wystrzelać po prostu, wiesz, non-stop, po prostu przeładowywać, wymieniać kule i po prostu strzelać w potylicę, nie? Tego człowiek nie zrobi, a hybryda... O, a więc widzimy. Teraz, co Państwu tutaj chcę jeszcze powiedzieć? Tak, Nikitę już żeśmy omówili. Teraz tak, cechą charakterystyczną taką właśnie, też hybryd, są dewiacje seksualne. O właśnie. To już na ten temat nie muszę mówić dalej Państwu. Państwo od razu załapiecie, o co chodzi. To dewiacje seksualne. To jest cecha charakterystyczna. No i teraz tak, wiele tutaj oddamy głos, że jest jeszcze jedna cecha taka
fizyczna, bo zaraz dojdziemy do takiej kwestii ideologicznej, ale musimy jedną cechę fizyczną omówić, wygląd oczu. Nie? Proszę, tak, Wioru. Ponieważ hybrydy mają zdjęte maski. Tak nam zostało to przekazane, aczkolwiek... Mogliśmy to zweryfikować. Mogliśmy to zweryfikować, tak. Oczy hybrydy są martwe. One są takie złowrogie. Złe. Złe. Hybryda, kiedy się uśmiecha, oczy się nie uśmiechają. Więc one są w dalszym ciągu złowrogie, złe, nieruchome takie... Mdłe. Tak. O, taka... Tak, bo to już nawet nie o to chodzi, że tam ta źrenica się zmienia, bo to jest... To nie ma znaczenia. Ostatnio dość częsty przypadek, bo coraz częściej takich przypadków jest nawet u takich zwykłych ludzi. U takich zwykłych ludzi, bo to się widziało często u tam jakichś celebrytów, nie? Tak, że ludzie hybryd. Natomiast tutaj są takie przypadki, że u zwykłego człowieka na ulicy można sobie zobaczyć w pewnym momencie taką zmieniającą się źrenicę na tą podłużną. To u hybrydy. U hybrydy oczywiście, tak, bo przecież nie u człowieka. No właśnie, bo używasz słowa człowiek, nie? To przepraszam. Człowiek, kiedy się uśmiecha, to jego oczy się uśmiechają. Oczy są zwierciadłem duszy, więc hybryda, duszy nie ma, więc jego oczy będą martwe, bo tam nie ma nic w środku. No chyba, że tam jakiś demon wejdzie, to wtedy widać od razu, że to są oczy diabła. Ja nie wiem, ja to po prostu widzę na zasadzie, użyję twojego określenia, bo to mi się bardzo podoba, pożycz dychę. Pożycz dychę, tak jest. Te oczy czasami najczęściej wyglądają jak oczy diabła. One są takie złe, takie, przynajmniej mnie od razu dreszcz przechodzi przez plecy. No i nie wiem, czy chciałbyś powiedzieć o tych rasach, bo ja mogę powiedzieć tutaj o tym kraju, w którym my jesteśmy obecnie. I typowy Holender to jest wysoki i oni wszyscy tacy są, tylko ci tacy czyści Holendrzy, którzy dbają o tą własną jakby krew, bo nie wiem, czy wiecie, że Holendrzy, oni do lat 60. czy 50. to tutaj było dopuszczone kazirodztwo, ale ponieważ za dużo chorych dzieci na zespół Downa się rodziło i nie tylko, to podjęto decyzję, żeby zrobić zakaz takich procedur kazirodczych i zaczęto sprowadzać inne nacje tutaj. No ale zaczęto sprowadzać... Z Surinamu, z Indonezji, z różnych części, z Turcji. Oczywiście bardzo dużo Turków tu przyjechało. Ale czysty właśnie Holender, oni są wszyscy podobni do siebie. Bardzo często mają górną szczękę jakby wysuniętą, to znaczy się taka nieprawidłowość w tej szczęce jest, że wysunięta górna szczęka. Względem dolnej. Tak. Bardzo jasna cera i kolor włosów taki jasny blond, taki wręcz ryży prawie że. To jest typowa hybryda i to ja się zastanawiam, dlaczego właśnie Holendrzy są tacy wysocy. Tak się zastanawiam, czy to nie jest właśnie, nie są jacyś tam potomkowie tych Neflimów. No bo tak u nich to się przyjęło, że oni właśnie mają duże stopy, bardzo wysoki właśnie, bardzo wysocy są i tacy są właśnie typowi. Oni są wszyscy podobni do siebie. Teraz tutaj na zakończenie to chcę powiedzieć o jednej kwestii, która też jest decydująca i to nawet widać po części komentarzy, po części nawet tam, no, piszecie maile, nie? Ale ja tak odróżniam maile od kogo to jest mail albo kogo to jest mail, nie? A więc czy to jest człowiek, czy też hybryda, ale to nie znaczy, że teraz wszyscy przystopują, bo każdy myśli, że no, jakie jest pytanie, też zadajecie, ktoś mnie pyta, a może ja też jestem hybrydą, nie? No i tak dalej. Tutaj powiedzmy dochodzi do takiego paradoksu, nie? Ale tutaj Wiola, chciałaś powiedzieć coś na ten temat. Na temat chorób psychicznych. Aha, chciałaś powiedzieć na temat chorób psychicznych, ale tu Państwo już w tym filmie możecie sobie odpowiedzieć na pytanie. Słuchajcie, hybryda może nawet nie wiedzieć,
że jest hybrydą, ale człowiek na pewno wie, że jest człowiekiem. O, może w ten sposób, tak to powiem, tak to ujmę. To wynika z naszego doświadczenia. Ja to bym mogła dodać, że na temat poszukiwania prawdy, bo niektóre hybrydy jakby poszukiwały tej prawdy, ale one nigdy, nawet jak mają tą prawdę, bo niejednokrotnie spotykają się tak na niebocentryzm, ale oni nigdy tego niebocentryzmu nie chcą przyjąć, to po pierwsze. Po drugie, one kluczą, szukają, kręcą się wokół własnej osi, oni są tak się miotają ze sobą, bo szukają, nie mogą znaleźć, nie mogą się zdecydować, oni we wszystkie te takie pierdoły wchodzą, obce cywilizacje bardziej ich przekonują, w ten sposób. No a na temat chorób psychicznych to ja twierdzę, że to hybrydy chorują psychicznie, że ludzie nie chorują, ludzie z duszą. Nie chorują, ponieważ mają silny genotyp i ta dusza jednak jest jakby mocna. Stabilna, mocna w człowieku. Dlatego z moich doświadczeń, z mojego materiału dowodowego, gdzie tam gdzieś szukałam i zapoznawałam się, no to na to wychodzi. Ja chcę powiedzieć, że takim też papierkiem lakmusowym, czyli pamiętajmy, że te wszystkie elementy, które tutaj powiedziałem w filmie, to trzeba zebrać do kupy i dopiero po prostu wyciągnąć sobie własny wniosek i patrzeć, czy ktokolwiek jest chociażby nawet w gronie dziwny hybrydą. Słuchajcie, to jest niebocentryzm. Wiecie co, niebocentryzm to jest normalnie, na hybrydy działa jak płachta na byka. Ja miałem do czynienia z hybrydami, zresztą w internecie jest ponad 20 filmów robionych przez różne hybrydy, które wysyłają je do czubków, do psychiatryka, kłamca, mitoman i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta agresja to jest charakterystyczna na hybrydę. To jest agresja nie tyle do mnie, co do niebocentryzmu. Czyli hybryda nienawidzi, ponieważ jest genotypem diabła, ona nienawidzi niebocentryzmu w rzeczywistości, natomiast z pewnych względów ona musi jakby zacząć udawać, jakby się wpasowywać, powiedzmy, w jakich, i czasami nawet udają niebocentryków. Czasami. Ale zawsze się przy jakiejś tam sytuacji oni wysypią, czy jednej, czy innej rzeczy. Także tak to wygląda. Ale niebocentryzm jest bardzo ważnym tutaj jakby papierkiem lakmusowym. Słuchajcie, my ich rozpoznajemy, ale oni nas też. Aha, no właśnie, to też ciekawostka. Oni nas też rozpoznają, że my jesteśmy ludźmi. Słuchajcie, wczoraj byliśmy w takim malutkim miasteczku tutaj, bardzo takim bogatym, że tak powiem, ale tam jest sporo do zwiedzania, bardzo fajnie tam jest. Ponieważ zmarliśmy, weszliśmy na kawę do jednej z kawiarni i słuchajcie, wszystkie holenderskie hybrydy, no bo tam w tym bogatym miasteczku, gdzie mieszkają najbogatsi Holendrzy, tam taki port jest, gdzie są takie wypasione jachty, żeglowa. Motorowe. Tak. No to kto to może być, jak nie hybrydy? Słuchajcie, wszyscy patrzyli się na nas, nie mogli od nas wzroku oderwać i cały czas się na nas oglądali, myśmy się wręcz czuli tam aż nieprzyjemnie, bo nie spuszczali z nas wzroku. Natomiast kelner, który do nas podszedł, to tak jakby się nas bał. No. To jest, oni wiedzą, co tak. Ja to na przykład jeszcze będąc w Polsce też wchodziłem, bo lubiłem czasami takie tak zwane knajpy z Bali, które są robione, nie? No to ja miałem już x razy po prostu, że nagle się ktoś mi tak przypatruje, po prostu nie spuszcza ze mnie wzroku, a więc po prostu oni rozpoznawali. Później mi powiedziano, że takie typowe hybrydy, to oni wiedzą po prostu, jeszcze z demonami w środku, to one bardzo dobrze rozpoznają, że kto wchodzi na przykład do knajpy, nie? Kto wchodzi, kto to jest i tak dalej. Oni po prostu wiedzą. Po prostu my rozpoznajemy, ale hybrydy nas też rozpoznają. Tak, ja tutaj jeszcze, mieliśmy kończyć film, ale widzicie, tematy się nie kończą. Ja bym chciała wspomnieć o aurze. Bo bardzo dużo się mówi o aurze kolorowej. Ja w te kolorowe aury nie wierzę, bo czasem, jak się dobrze przypatrzę, to ja patrzę się, ja widzę, potrafię dostrzec aurę. Ja widzę białą aurę.
Nie widzę nigdy kolorowych aur. Słuchajcie, aura to jest jakby odbicie energetyczne od energetycznego ciała i od duszy. Więc jaka ta aura ma być? Dlaczego ona ma być fioletowa, czerwona czy złota? Tak jak tutaj niektórzy popychają w internecie, że im starsza dusza, czy ta najstarsza dusza, to złota. Ma złotą aurę. To są pierdoły, słuchajcie. Człowiek ma białą aurę, bo to jest odbicie od tej energii, od tej duszy. Bo dusza jest połączona zawsze z pałacem. Oczywiście. No, z pałacem. Aha, no i Państwo też jeszcze raz tutaj przy okazji mówimy znów o pałacu. To zalinkuję te kilkadziesiąt sekund, jak wygląda w przyspieszonym w kamerze na podczerwień Pałac Najwyższego. Jak on wygląda. I tutaj mamy, widzicie, to się tak, jak się mówi, no to zawsze kolejne tematy lecą. Czyli mamy tutaj też taką wersję, że pałac jest, to jest tylko wersja, podkreślam, że pałac jest cały czas widoczny, świecący. Znaczy on jest niewidoczny, ale on się cały czas świeci. Z naszego tutaj, tutaj jak jestem, to my go nie widzimy, nie? Tylko zdradza sprzęt, kamery na podczerwień, takie rzeczy. Natomiast kiedy on będzie widoczny, kiedy ta zasłona zostanie odsunięta, te 100 km szkła nieba, ona zostanie odsunięta i wtedy ten świecący pałac już nie będzie z tego punktu widzenia naszego, już nie będzie niewidoczny, bo będzie widoczny. No i... A powiedz jeszcze, będziemy widzieć kontynenty na niebie? Aha, dlaczego? Dlaczego będziemy widzieć kontynenty na niebie? Ponieważ obecnie Słońce jest w pasie tych... gdzieś tak w odległości orientacyjnej 1,5 km nad Ziemią, powyżej szkła nieba. I tam jest to źródło światła, a pole magnetyczne, te źródło światła, te linie pola magnetyczne, światło biegnie wzdłuż linii pola magnetycznego i dlatego ten promień świetny jest odgięty. To właśnie z tym bito się przez 2 lata.